że remis, pomimo tego dużego zamieszania, jakie było w końcówce, wydaje mi się, że wynik ten odzwierciedla to, co się działo na boisku. Obydwie drużyny grały równo, walczyły i myślę, że wiadomo, jak tam się była ta końcówka, były nerwy też sam. Troszkę na tych sędziów tam wywierałem presję, ale myślę, że teraz na chłodno taki wynik jest jak najbardziej sprawiedliwy. To dopiero druga wasza strata punktów w tym sezonie, czy zespół Krakowa jaka postawił jako Beniamin twardy wam? Znaczy ja od początku wiedziałem, że najtrudniejszy mecz będzie z Krakowem, nie będzie Zawiercie. No Zawiercie to przegraliśmy, aczkolwiek nie zagraliśmy słabo. Nawet nie wiem, czy jakbyśmy nie zagrali takiego meczu, jak to jest Krakowiakiem, czy byśmy się nie pokusili o punkty w Zerciu. Co do samej drużyny Krakowiaka, to spodziewałem się, że będzie taki mecz, no, ponieważ skład mają, szczególnie ten pierwszy, bardzo dobry, doświadczony, więc podejrzewam, że między nami a nimi jeszcze Zawierciem rozegra się ta warka o te trzy czołowe miejsca, że tak powiem, na koniec ligi. Troszkę tutaj wiadomo, że Krakowiak pogubił te głupie punkty gdzieś tam w Kielcach, gdzieś pogubili w Rudzie Śląskiej, gdzie uważam, że nie powinni przegrać, ale z tego, co się orientuję, to chyba też trenerka kładzie nacisk na nagrywanie młodzieży, stąd te ogrywanie, przepraszam, młodzieży, stąd te jakieś tam wpadki. Nie? Osobiście uważam, że drugi, trzeci skład w tej lidze, no to mamy my z Krakowiakiem, więc myślę, że ten mecz odzwierciedlał to, jaki poziom prezentujemy. Mecz był bardzo ciężki, graliśmy ze Spadkowiczem z pierwszej ligi, no to wiadomo, że zawsze musi być ciężko. Chłopaki od nas zostawiły serducho, naprawdę, to było widać, przegrywaliśmy w końcówce trzema bramkami i to, co zrobiliśmy, to było niesamowite, naprawdę, jeszcze ten karny pod koniec, to należało nam się, no, całą walkę. Karny pod koniec, 3 sekundy do końca, nagle zero czasu do końca, ty podchodzisz do piłki, przegrywasz jedną bramką, no co ty wtedy sobie myślisz? Że trzeba dokończyć dzieło chłopaków. Walczyliśmy 60 minut nie po to, żeby nie zdobyć żadnego punktu. A jakie było założenie trener przed tym meczem, jak mieliście zagrać, jak mieliście wyjść na to spotkanie? Mieliśmy być bardzo zmotywowani, graliśmy z lepszą teoretycznie drużyną, z Spadkowiczem, jak już mówiłem. Chcieliśmy wygrać ten mecz, wiadomo, no ale jak wyszło na parkiecie, uważamy, że mecz był bardzo dobry w naszym wykonaniu, że remis, na remis co najmniej zasłużyliśmy. Cieszy się ten zdobyty punkt? Wiadomo, najbliżej. Celowaliśmy w pierwszą trójkę, na razie nam to wychodzi. Jesteśmy przed Rudą na trzecim miejscu. Zobaczymy, jak Ruda zagra swój mecz, czy zostaniemy na czwartym, czy na trzecim. No ale jak na razie jesteśmy zadowoleni z wyników tabeli.